Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Instytutu Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo na trzecim Kongresie Ekonomii dla Zdrowia, organizowanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przy wsparciu właśnie naszego Instytutu. Dzisiaj przed nami kolejny dzień bardzo ciekawych paneli dyskusji na temat wskaźników, benchmarków, rejestracji, a także rozliczeń. Specjalnym gościem dzisiejszego dnia będzie pan Gaëtan Lafortune, który zaprezentuje wyniki najnowszego raportu OECD Health at Glance. Premiera tego raportu miała miejsce wczoraj, także bardzo świeżo będziemy mogli zapoznać się z ust jego autora o najnowszych wynikach. A ja jeszcze może króciutko technicznie dla tych Państwa, którzy z nami wczoraj nie byli, można nas oglądać albo na platformie MedExpressu, naszego partnera, któremu strasznie dziękujemy za wsparcie i za to, że tak wspaniale realizuje ten kongres, ale także większość z Was pewnie poprzez rejestrację dostała się na platformę Hopin, która oprócz tego, że możemy oglądać sesję jej dyskusji, daje nam możliwości interakcji z innymi uczestnikami. Mogą Państwo pisać na czacie, zadawać pytania, wymieniać się swoimi poglądami, uwagami na bieżąco. Mają też tam Państwo taką sekcję networking, gdzie mogą Państwo wejść i spróbować porozmawiać z innymi uczestnikami kongresu, a także jest cała strefa wystawiennicza, gdzie zaprezentowaliśmy różne raporty, o których będziemy mówili i dzisiaj, albo o których mówiliśmy wczoraj, także można sobie tam bardziej szczegółowo zapoznać się z wynikami tych raportów. Pani profesor Ewelina Neuszewska, która jest gospodynią, współgospodynią dzisiejszego i wczorajszego kongresu ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry Państwu. Oczywiście SGH razem z Innowo tutaj zapraszamy Państwa i przedstawiamy naszych prezenterów i nasze tematy, z którymi chcemy się z Państwem podzielić. I witam bardzo serdecznie i bardzo zapraszam do uczestniczenia w dzisiejszym dniu, który myślę, że będzie równie interesujący. I teraz zaczynamy już. Czyli od początku, tak? Ale o to samo mam powiedzieć od początku, co mówiłam, tak? Dzień dobry, witam serdecznie w imieniu Instytutu Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju na trzecim Kongresie Ekonomia dla Zdrowia, organizowanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Instytut Innowo właśnie. Przed nami kolejny dzień bardzo ciekawych paneli dyskusji, w których będziemy rozmawiać o różnego rodzaju wskaźnikach, benchmarkach, w jaki sposób mierzyć tak naprawdę efekty leczenia, jak je rozliczać. A gościem specjalnym dzisiejszego dnia jest pan Gaëtan Lafortune, główny ekonomista, analityk OECD, który zaprezentuje wyniki najnowszego raportu Health at Glance 2020, który miał swoją światową premierę wczoraj. Także dzisiaj będziemy mogli usłyszeć na żywo z ust autora tak naprawdę tego raportu, jego wyniki i wnioski. Ale oprócz tego będzie też wiele różnych dyskusji. Ja jeszcze może dodam krótko takie informacje organizacyjne dla tych z Państwa, których wczoraj z nami nie było. Można nas oglądać z jednej strony na platformie MedExpressu, który jest partnerem dzisiejszego kongresu i któremu bardzo dziękujemy za tak wspaniałą realizację tego wydarzenia. Ale także jesteśmy obecni na platformie Hopin, gdzie dostajecie się Państwo poprzez link rejestracyjny. I ta platforma daje możliwości trochę więcej interakcji, żebyśmy poczuli się bardziej, jakbyśmy uczestniczyli w prawdziwym kongresie, ponieważ z jednej strony mogą Państwo cały czas wypowiadać się, pokazywać swoje przemyślenia na czacie, zadawać pytania, komentować, wchodzić w interakcje z innymi uczestnikami. Jest też sekcja networkingu, gdzie możecie Państwo wejść i po prostu spotkać się z innymi uczestnikami. Platforma wtedy połączy Was na 3 minuty z dowolnym, niewybranym innym uczestnikiem tego kongresu, gdzie będą mogli Państwo sobie porozmawiać trochę w takim stylu, jakby spotkali się Państwo z kimś przy kąciku kawowym podczas normalnego
kongresu. Oprócz tego jest też sekcja wystawiennicza, gdzie pokazujemy raporty, o których mówiliśmy wczoraj, o których będziemy mówić dzisiaj, także tam można się spokojnie zapoznać z wynikami, poczytać sobie i również pobrać te raporty, o których była i będzie dzisiaj mowa. Jeszcze może powiem, że kongres jest organizowany pod honorowym patronatem Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oczywiście Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Partnerami kongresu jest Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Izba Gospodarcza Farmacja Polska oraz Związek Pracodawców Firm Farmaceutycznych Infarma, ale też samo wydarzenie nie mogłoby zostać zorganizowane bez naszych partnerów biznesowych, jakimi są Boehringer Ingelheim, Bayer, Future Proofing Healthcare wspierany przez firmę Roche, Amgen, Novartis i Philips. Bardzo dziękuję partnerom za zaangażowanie i wsparcie tego wydarzenia. A teraz oddaję głos współgospodarzowi i jakby gospodyni dzisiejszego i wczorajszego dnia, pani profesor Ewelinie Nojszewskiej ze Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję bardzo. Witam państwa podczas właśnie drugiego dnia. Mam nadzieję, że z wczoraj osoby nam towarzyszą i dołączyły jeszcze nowe. I serdecznie zapraszam do uczestniczenia w panelach. Tym bardziej, że na początek mamy takie perełki dwie. O jednej pani prezes powiedziała. Drugą jest rozdanie nagród konkursu Future Proofing Healthcare, którego organizatorem jest firma Roche. I teraz chciałabym przekazać głos panu Wiktorowi Janickiemu właśnie z Roche. Dzień dobry, witamy panów, witamy państwa i bardzo proszę o przejęcie tutaj inicjatywy. Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie i za możliwość przybliżenia krótko koncepcji tych indeksów. Indeksy Future Proofing Healthcare powstały jako pewna inicjatywa z konkretyzowania dyskusji, które prowadzimy nad rozwojem systemów ochrony zdrowia. Bardzo często te dyskusje, które ogniskują się wokół poszukiwania pewnych rozwiązań w systemach ochrony zdrowia, nie są oparte na konkretnych danych i właśnie stworzenie tych indeksów było naszą odpowiedzią na to, żeby znaleźć konkretne, obiektywne dane, które pozwolą porównać systemy ochrony zdrowia pomiędzy różnymi krajami w Europie. Nie jest ideą tych indeksów w jakikolwiek sposób stygmatyzowanie czy wypunktowanie tych krajów, które być może mają jeszcze pewną lekcję do odrobienia, a raczej poszukiwanie tych rozwiązań, które można zaimplementować w innych krajach. Tych rozwiązań, które w jakiś szczególny sposób pokazują się jako rozwiązania przynoszące najwięcej korzyści dla pacjenta i w związku z tym mogą być przenoszone do kolejnych krajów. Indeksy te w związku z tym dają możliwość realnego, obiektywnego, opartego na publicznie dostępnych danych porównywania systemów ochrony zdrowia pomiędzy różnymi krajami europejskimi i wyciągania z nich wniosków co do możliwych obszarów poprawy. I na bazie właśnie tych indeksów stworzyliśmy również konkurs, który ma być pewną odpowiedzią na potrzebę, która zrodziła się z tych wniosków. W momencie, kiedy mamy już konkretne wnioski, które chcielibyśmy wdrażać, potrzebujemy ekspertów, którzy mogą myśleć o tym, w jaki realny sposób przełożyć te wnioski na rozwiązania systemowe. Już dziś w Polsce mamy świetnych ekspertów do spraw rozwoju systemu ochrony zdrowia, ale wiemy, że chcielibyśmy mieć jeszcze szerszą kadrę. I ten konkurs jest właśnie swego rodzaju inwestycją w przyszłe kadry, które będą mogły rozwijać nasz system ochrony zdrowia. Ideą konkursu było wykorzystanie danych, które zawarte są w indeksach, poszukanie inspiracji w różnych krajach, które reprezentowane są w indeksach, i następnie zaproponowanie konkretnych już rozwiązań dla polskiego systemu ochrony zdrowia, no a siłą rzeczy
w trakcie takiej pracy uczestnicy konkursu budowali również swoją ekspertyzę na temat zarówno polskiego systemu ochrony zdrowia, ale również na temat innych systemów ochrony zdrowia funkcjonujących w innych krajach, bo wierzymy, że nie musimy wszystkiego wymyślać od nowa, nie musimy otwierać drzwi, które zostały już w innych krajach otwarte. Możemy po prostu uczyć się na doświadczeniach innych i te doświadczenia przenosić do Polski. Udało nam się wokół tego konkursu zebrać niezwykle szacowne grono ekspertów, którzy oceniali pracę. No i chciałbym teraz oddać głos przewodniczącemu kapituły, panu profesorowi Gellertowi. Panie profesorze. Panie prezesie, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo mi miło, że tutaj mogę wystąpić. To podnosi rangę samego konkursu. To była niezwykła przygoda, bym powiedział, i bardzo dobra inicjatywa. Inicjatywa, która z jednej strony zachęca młodych ludzi do zapoznania się z szeroką gamą innych systemów opieki zdrowotnej, a z drugiej strony pozwala na pozyskanie przez tych, którzy w tych systemach opieki zdrowotnej już głęboko siedzą, pewnego świeżego spojrzenia, takiego innego, bo nie ma złych systemów opieki zdrowotnej, całkowicie złych, i nie ma całkowicie dobrych. W każdym systemie są rzeczy dobre i złe. I chodziło nam o to, żeby spojrzeć, jak to można zrobić inaczej. Dostaliśmy trochę odpowiedzi, bardzo interesujących prac, i tymi pracami zajęło się jury, któremu miałem zaszczyt przewodniczyć i w którym członkami byli, oprócz poznanych przez Państwa już, panią profesor Ewelinę Nojszewską, która dzisiaj przewodniczy, witam bardzo serdecznie panią profesor, i pana dyrektora generalnego Rosza Wiktora Janickiego. Weszli pan profesor Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny, i pani doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego. Myśmy mieli zaszczyt przyjrzenia się tym pracom, które tutaj do nas spłynęły. Powiem, że wszystkie były niezwykle interesujące. Wszystkie patrzyły na różne aspekty. Punktem wyjścia oczywiście były indeksy, które plasowały w różnych aspektach poszczególne kraje. W tej mozaice Polska się gdzieś odnajdywała. No i proszę Państwa, taką główną nagrodą, którą mieliśmy w tym konkursie, to jest możliwość wystąpienia tutaj dzisiaj przed Państwem i zaprezentowania świeżego, innego pomysłu na to, jak cała sprawa ma wyglądać. A zatem, proszę Państwa, ten konkurs był bardzo ciekawym doświadczeniem, nie tylko myślę dla uczestników, ale również dla jury, bowiem niektóre wnioski były niezwykle ciekawe. Trzeba przyznać, że podsumowując te wszystkie prace, które były, bardzo mocno akcentowano w nich dwie rzeczy. Przede wszystkim możliwość zwrócenia lepszego finansowania, po drugie lepszego wykorzystania środków, a po drugie zwracano uwagę na zaangażowanie osób fizycznych, obywateli w swoje zdrowie, nie zostawianie całej troski opiece zdrowotnej publicznej czy prywatnej. Na tym to polegało i proszę Państwa, z tych bardzo ciekawych prac było niezwykle trudno wybrać najlepszą. Równie trudno było wybrać drugą i trzecią, ale rzeczywiście trzy prace zwróciły uwagę jury w sposób szczególny i te trzy prace zostały wyróżnione pierwszym, drugim i trzecim miejscem. Nie da się ukryć, że pierwsze miejsce wybraliśmy po istotnej dyskusji. To był projekt dwojga autorów, pani Agnieszki Pucyk i pana Dariusza Rystwieja, projekt e-Rumianek. On został wybrany dlatego, że najbardziej kompleksowo, świeżo i dość oryginalnie traktował
cały system opieki zdrowotnej. Miejsce drugie to była pani Kamila Garbarczyk i pani Weronika Marzec, które zaproponowały też coś bardzo, bardzo świeżego, nawet stworzyły coś bardzo interesującego, co pewno znajdzie zastosowanie wkrótce. A trzecie miejsce pan Patryk Wania i jego opracowanie. A zatem, proszę Państwa, teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić laureata, a właśnie laureatów, panią Agnieszkę Pucyk i Dariusza Rystieja, do tego, by zaprezentowali Państwu swoje dzieło. Bardzo Państwa proszę. Dzień dobry. Chcielibyśmy opowiedzieć o naszym autorskim projekcie. Jest nim e-Rumianek. Ma on na celu rozwinięcie infrastruktury e-zdrowia oraz udoskonalenie jej na podstawie rozwiązań zaczerpniętych z Niderlandów. Projekt przygotowała Agnieszka Pucyk, studentka zdrowia publicznego, zarządzanie w systemie zdrowia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Oraz Dariusz Rystwej, student dietetyki z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i zdrowia publicznego, zarządzanie w systemie zdrowia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Przeanalizowaliśmy raport Future Proofing Healthcare, skupiając się na zaleceniach dla opieki zdrowotnej w Polsce. Doszliśmy do wniosku, że rozwiązaniem jest budowa dobrze funkcjonującego systemu e-zdrowia. Jednak jest to drogie i czasochłonne. Dlatego uważamy, że projekt nadaje się do wdrożenia, ponieważ koncentruje się on na zbudowaniu środowiska, które jest przygotowaniem do funkcjonowania e-medycyny. Podstawą naszego projektu są elementy dotyczące e-zdrowia, które zmodyfikują system. Polska zajęła w indeksie zrównoważonego rozwoju systemów zdrowia 2019 19 miejsce, podczas gdy Niderlandy znajdują się na drugim miejscu w Europie. Wybraliśmy ten kraj, ponieważ podobają się nam wprowadzone tam rozwiązania. Na tym schemacie widzimy nasze, można powiedzieć, logo, które skupia się na tym, żeby nie budować, nie skupiać się wyłącznie na e-zdrowiu, jednak na wszystkim, na czynnikach, które pozwolą zbudować system e-zdrowia. E-Rumianek, nazwy zaczerpnęliśmy, możemy powiedzieć, z innych też również krajów, ponieważ projekty są, możemy powiedzieć, w jakiś sposób nazywane tak, żeby były przyjemne dla odbioru całego społeczeństwa. Wysoka pozycja Niderlandów jest zasługą... Wysoka pozycja Niderlandów jest zasługą przeprowadzonej w 2006 roku gruntownej reformy zdrowia. Opieka zdrowotna została w większości sprywatyzowana, jednak państwo kontroluje wysokość stawek i jakość świadczeń. Innowacyjność w Niderlandach polegała oraz polega dalej na całkowitym przeorganizowaniu modelu opieki zdrowia, stawiając przede wszystkim pacjenta na pierwszym miejscu. Zastosowano również środek, dzięki któremu podstawowa opieka medyczna działa jak śluza, przepuszczająca do szpitala tylko tych, którzy faktycznie potrzebują leczenia ambulatoryjnego. Reszta jest prowadzona w leczeniu przez lekarza rodzinnego. Celem tym było zwiększenie autonomii lekarzy rodzinnych i pielęgniarek. Możemy prosić o prezentację, następny slajd. Tu wspomnieliśmy o innowacyjności i porównaliśmy ją do pozycji Niderlandów względem Polski. Czy możemy poprosić o następny slajd? Chcemy, aby system był budowany przez środowiska specjalistów, a nie budowany przez specjalistów polityków. Na podstawie przeanalizowanych zmian i wprowadzonych rozwiązań w Niderlandach wybraliśmy rozwiązania do zastosowania w polskim systemie zdrowia.
Dyskutując, zadaliśmy sobie pytanie, jak zbudować środowisko przyjazne e-zdrowiu? Czy mogłabym poprosić o następny slajd? Przedstawiony schemat jest odpowiedzią na to pytanie. Teraz przejdziemy do omówienia każdego z elementów, czyli płatków naszego e-rumianka. Placówki mają za bardzo rozbitą administrację, jednak nie chodzi nam o zwalnianie pracowników, lecz ułatwienie ich pracy poprzez wdrożenie programów informatyczno-informacyjnych, które pozwolą na scentralizowaną współpracę szpitali. Platforma polega na tym, że lekarz bądź inny pracownik ochrony zdrowia ma do wyboru określony kurs, w trakcie którego rozwija swoje kompetencje zawodowe z wybranej dziedziny. Jest to w przypadku platformy, którą zaobserwowaliśmy w Niderlandach, pracownicy służby medycznej oraz administracji mogą się dokształcać, wykonując różne kursy online. Ograniczenie papierów w placówkach pozwoliłoby się skupić pracownikom na wykorzystaniu urządzeń oraz programów komputerowych. Jednocześnie podniosłoby to efektywność pracy lekarzy. Zamiast biegania po piętrach, aby przekazać ważne dokumenty, wystarczy wpisać dane do programu, do którego dostęp mają różne oddziały szpitalne. Podobnie może to działać w przypadku wymiany informacji pomiędzy szpitalami, przez co współpraca pomiędzy jednostkami w kwestii zdrowotnej pacjenta może przebiegać bez zarzutów. Każda placówka posiada swój serwer, ale każdy szpital również ma dostęp do innych serwerów. System e-zdrowia nie jest centralizowany, działa jak wielka siatka. Zwiększenie dostępności do danych z powodu rezygnacji z papieru usprawni budowanie systemu EHR. Cyfryzacja informacyjna usprawni późniejsze, następne rozwijanie e-zdrowia w Polsce. Jednoczesne przedstawione zastosowania mają również aspekt ekologiczny, znacznie zmniejszenie zużycia papieru, tuszu do drukarek, teczek czy innych artykułów biurowych. Dzięki tej karcie jest możliwa wymiana informacji pomiędzy szpitalami i lekarzem rodzinnym, ale to pacjent musi wyrazić zgodę na przepływ danych pomiędzy placówkami w kraju. W momencie wypisu pacjenta ze szpitala lekarz rodzinny ma wgląd w historię zdarzeń w szpitalu, przez co jest w stanie kontrolować stan pacjenta po opuszczeniu szpitala. Tak jak z poprzednią platformą, która pozwalała na której celem było budowanie lokalnego, samodzielnego systemu elektronicznego, służącego pracownikom opieki zdrowotnej w samodzielnym budowaniu systemów informatycznych, tak w przypadku platformy e-zdrowia obywatele mogą sami w pewnym stopniu uczestniczyć w procesie opieki zdrowotnej. W Polsce zauważyliśmy pewną lukę w aspekcie psychiatrycznym. Aby ją wypełnić, znaleźliśmy rozwiązanie w Niderlandach w tej kwestii. Rozwiązaniem jest ogólnodostępna platforma zdrowia mentalnego, która może nakierować obywateli na doskwierające im problemy. Co warto podkreślić, strona nie zastępuje leczenia, jednak pomaga w samobadaniu pacjenta i dostarczaniu wiedzy na temat problemów społecznych. Chcielibyśmy również położyć nacisk na promowanie zdrowych zachowań w mediach społecznościowych. W Polsce nie korzysta się z pełnego potencjału możliwości, które dają media społecznościowe. Natomiast w Niderlandach pojedyncze projekty promują swoje działania w sieci. Koszty na realizację projektu można by było zaczerpnąć z obecnego budżetu państwa, środków Unii Europejskiej oraz zwiększonego PKB. Zależy nam na inwestowaniu w konkretne cele, a nie dawaniu pieniędzy każdemu porówno. Chcielibyśmy w ciągu 2 lat zrealizować całość projektu. Jeżeli projekt nie zadziałałby, należałoby gruntownie zreformować służbę zdrowia,
tak jak to miało miejsce w Niderlandach w 2006 roku, po to, aby oddać budowanie systemu specjalistom. Uważamy, że przedstawione przez nas rozwiązania można zastosować w Polsce. Wniosłyby wiele dobrego zarówno dla samego pacjenta, jak i dla całego systemu państwowego. Dlatego ważne jest po to, żeby budować coś na obecnym systemie, ją reformować to oraz dążyć do pewnej równowagi, ale także i współpracy. Nie tylko na poziomie scentralizowanym, ale i również na lokalnym. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo za tą bardzo inspirującą i ciekawą prezentację. Bardzo się cieszymy, że takie konkursy mają miejsce, bo na pewno bardzo ważną jest edukacja i promocja w ogóle tych obszarów, tak, wśród studentów, bo też zaczyna nam brakować kadr i bardzo chętnie no, czekalibyśmy też na nowych ekspertów z nowymi pomysłami, z nową perspektywą. Także takie konkursy jak ten myślę, że są bardzo wartościowe i bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście gratulujemy i zwycięzcom, i osobom z drugiego i trzeciego miejsca. Dziękujemy wszystkim, którzy chcieli wziąć udział w konkursie. Jak pan profesor powiedział, wszystkie prace były interesujące, każda coś wnosiła i decyzja była bardzo trudna. Także dziękujemy, gratulujemy i jak powiedziała pani prezes, czekamy na możliwość współpracy z młodymi osobami, dobrze wykształconymi i ze świeżymi pomysłami, które pomogą, bo jak widać w systemie ochrony zdrowia, szczególnie pod presją obecnej pandemii, mamy ogromne problemy. Także dziękujemy. A teraz przechodzimy do naszej prezentacji pana Haeton Lafortune, głównego analityka w OECD, który zaprezentuje najnowsze wnioski raportu Health and Grants. Good morning, Haetam. I'm really happy that we have you here, that you agree to present, I think, very, very fresh result of your report, who was launched yesterday. It's a pity that we couldn't meet in face to face. It's we're supposed to be in March, but you know, because of the circumstances, we have to do it this way. But anyway, we're really excited to have you here and to hear the result of your new report. Haetam, the floor is yours. Okay, thank you very much. Can you hear me well? Perfect. Yeah. Okay. Yeah. Good morning, everybody. So I will present today the results of some of the highlights of the new edition of Health at a Glance Europe that we released yesterday. Yeah, it's very unfortunate that I cannot be with you physically, but hopefully it will be on another occasion. No, previous slide, please. Health at a Glance Europe, just to give a bit of information, it alternates with the OECD wide edition of Health at a Glance. So every year we're releasing one edition of Health at a Glance. Yesterday we released the European edition that allows you to compare like how the health system in your country compares with other European countries. And then the next year we will release the OECD wide edition that can allow you to compare your system also with countries outside Europe, like with the United States, if you're interested, with my home country, Canada, and with the country in the Asia Pacific region also. Next slide, please. So the content of this year edition of Health at a Glance Europe, it has some of the usual content, so it includes the sort of the usual chapters on showing key indicators of health status, risk factors to health, health expenditure and financing, the effectiveness of health system in terms of the quality of care and patient experience, and also access issues. But this year, we also have two thematic chapter. One is on the impact of air pollution on health, which is very big, as we're showing in the chapter, both in terms of morbidity and mortality,
And we have a special chapter on the resilience of the European health systems to the current COVID-19 crisis. In my presentation today, I'm going to focus mainly on this chapter, given what is happening right now in Europe. Next slide, please. Just before I start going a bit deeper in the current COVID-19 pandemic, just a brief, allow me to discuss briefly the concept of resilience. Like this concept of resilience, I don't know how you say this in Polish, but it has become a very popular concept and word in this year in 2020. And there's no doubt that it will remain a very popular word and concept in 2021 as countries continue to struggle with the COVID-19 pandemic and the economic consequences from it. In terms of definition, we at the OECD use it's an elastic concept, the concept of resilience. It can be either defined very broadly or more narrowly. Here, I've put down the definition, the general definition that we use at the OECD. So it's the ability of a system, be it a health system, an economic system, or any other system, to either anticipate some threats or crisis, to absorb it when it occurs, and to recover from it afterward and adapt and possibly transform itself to either better prepare for the next crisis or to take advantage of some of the innovations that have happened to deal with the crisis. And I've put down also the definition, the OECD definition is very close to the definition used by the European Observatory on Health Systems and Policies, which also defines these four stages. I've shown here the diagram that you can find in a recent policy brief from the European Observatory, and it also relates to the preparedness before the crisis in the current context, before the COVID-19 pandemic started, the ability to manage, absorb, adapt, and transform, and to learn from the shocks to be better prepared the next time. Next slide, please. So as it stands now, Europe is one of the current hotspots of the COVID-19 pandemic. Everything, as you all know, all started in the end of February, early March. There was a first wave in Europe. Now we are on the second wave, and in terms of the cumulative number of cases, the number of cases now in Europe exceeds the number of cases in North America and South America. So about 15 million people have been infected so far, and the numbers have been growing quite rapidly over the last month. Next slide. In terms of number of deaths, we can also see the two waves, the first wave in last spring, and now the second wave. There's a bit of delay, obviously, between the number of cases and the number of deaths. This here it's shown in 1,000 people, and so the number of deaths now in Europe is exceeding 300,000. It has it is larger than in South America, and if the growth continues like this, it will soon also catch up to the number of deaths in North America. Next slide. The first wave in the spring mainly hit the Western European countries, not so much countries in the central and eastern part of Europe, but the second wave in Western Europe has been bigger in terms of confirmed cases, particularly in countries like Belgium and France, although it is trending down recently following some of the confinement measures that have been taken. Next slide. But it has spread the pandemic has spread all over Europe. And this slide is focusing, it's showing the number of cases per 100,000 population in your country. So it's the small dotted line, and which was still going up by the time that we last updated these data by around mid-November. It reached the
the level that that is now reached in the Czech Republic and Slovenia. It has been trending down. The number of cases in the Czech Republic and Slovenia peaked a few weeks ago, but following like the confinement measures, it has started to trend down. Next slide. This is a slide that shows that focuses on deaths. And the deaths, particularly during the first wave, were much larger in Western European countries. So, like mainly in Italy, Spain, France, Belgium, the Netherlands, the United Kingdom, and Sweden. It was a bit lower in Central and Eastern Europe, although the numbers have been growing rapidly like over the past few weeks. And when we look at the places where the number of deaths have been the lowest so far, like there are about four or five countries that have been able to both maintain like a lower number of cases and lower number of deaths. Three of these countries are in the northern part of Europe: Iceland, Norway, and Finland. And the Baltic, at least two of the three Baltic countries, Estonia and Latvia, have also been able to maintain lower number of cases and lower number of deaths. Now, countries like in Western Europe have, but also in all of Europe, have put in place some measures to contain the spread of the virus during the first wave. This only shows like, this slide shows how long it took for countries to bring the effective reproduction rate of the virus, like RT, like to use the acronym, below one from the peak that it reached during the first wave to below one. Like the critical, the key objective is obviously to bring the effective reproduction rate of the virus below one, because this means that every infected person will infect less than one person. So it's the only way to reduce the number of new cases and to get the pandemic under control. So it took about, during the first wave, like it took about, on average across the EU countries, it took about a month, like 34 days, to bring the this effective reproduction rate down to below one. It took more time in countries like Sweden that didn't put in place any strict sort of confinement measures. It took also a lot of time, more time in the UK and France to bring it down to a lower level, and also to Poland, although I don't think it reached the sort of the level that it's reached in some of the countries that were hardest hit during the first week. Next slide, please. The confinement measures obviously like helped to bring down the number of COVID cases and to control the pandemic, but it also has like some huge consequences on social and economic activities. So this slide is showing the GDP contraction, the GDP reduction in the second quarter of 2020, so from April to June 2020, compared with the first quarter of 2020. And overall, like, so the GDP went down by more than 11% across EU countries. Some of the countries that were hardest hit by the virus, like the United Kingdom and Spain, like the GDP contraction was even bigger than that. In Poland, Poland, the contraction in the second quarter was less than the EU average. It was close to 9%. Now there has been a rebound. Like what this chart doesn't show is that there has been a rebound indeed in the third quarter. Like so, in the summer of 2020, as the confinement measures were relaxed, and so there has been a rebound, like in your country and in virtually all other EU countries. But the expectation is that this will be a short-lived rebound, because as countries have to reconfine again and take new measures to contain the spread of the virus, this will also have an impact on the GDP growth in the fourth quarter.
So the essential, the key objective is for countries to bring the effective reproduction rate, the RT, below one to regain control over the pandemic. This shows like the experience of the data for a few countries about the RT, like the trends in the RT since last summer. Some countries went quicker into the second wave of the pandemic than others. Like this was the case for countries like Belgium, the Czech Republic, and Ireland that had like RTs above one, like already in August, and so there was a sort of a looming new wave occurring. Then the numbers sort of increased quite a bit, and then but now they've these countries have taken some measures to bring down the new cases. Oh, can you just go down? Go back. I just want to highlight a bit. For countries like Poland, it was a bit later. Like the new wave started a bit later, more in September, and sort of reached a peak in terms of the effective reproduction rate, like around a month ago, and now it's trending down, still above one based on these data that dates back from a few days, but that's the objective. Then there's Sweden. Sweden has seen a big surge in number of cases, but the Swedish government has announced a few days ago that they were changing a bit their strategy and approach and adopting much more stringent containment measures to bring down the number of new cases. Okay, next slide. So this shows like as of the 15th of November, so a few days ago. Like what were the different type of containment measures that have been adopted to control the pandemic? So some countries like France and Belgium and Austria very recently, and the UK and Ireland have adopted the full national lockdown. Then a group of countries, a majority of countries, like have adopted like some partial restrictions, which can relate to either like a regional lockdown, so not national but regional lockdown. Or curfews or the closure of restaurants and some public places, but not as strict as the countries that have implemented full national lockdown. And then there are a few countries that have only limited restrictions. And there are four countries right now. This includes Finland and Estonia. And this reflects the fact that they've been better able to control the pandemic through other measures. Next slide, please. Which countries have been better able to manage the pandemic? There are four, I've listed four on this slide. Two in Europe, Finland and Norway, and two in the Asia Pacific region. And obviously, there are a lot of differences between these countries, but there are a lot of several common features as to why they were able to better manage the pandemic. One has to do with the geography in the case of Finland, Norway, and New Zealand, and the fact that they have a low population density obviously helps in reducing the spread of the virus from people to people. But obviously, there's not much that governments and authorities can do about this factor. A second factor is that these countries were better prepared to deal with the crisis because of often of historical reasons. In the case of Korea, it's because they had to face like some previous pandemics like MERS and the SARS pandemics over the past 10 years. So they were really ready like as soon as the new pandemic, like new cases of COVID-19 occurred to take actions. A third factor is that general factor is that these countries were generally quicker to set like effective testing, tracing, and isolation policies to identify like the new cases very quickly, and to isolate like the confirmed cases as soon as possible to avoid people infecting each other. And then another factor has to do with the fact that the population in these countries generally have greater trust
in government and in the sort of the rules and regulations and recommendations that are issued by national authorities. So this helps in terms of the compliance with the rules and recommendations, which is critical, obviously, to control the pandemic. Next slide. I'd like to also talk about something, a factor that we should not underestimate, which is that the performance of health systems in terms of both of the resilience, but also in terms of the access to care and quality of care also need to be considered in light of the resources allocated to health systems. The financial resources, the human resources, and the physical resources. Next slide. So this shows, this is taken from another publication. This does not come from Health at a Glance Europe. It comes from what we call the EU Country Health Profiles, which we released in November last year. So the data is 1 year older, but the picture doesn't change that much. So if we look at the health spending, like some countries obviously spend much more than others, and it helps them to achieve greater access, greater quality, and also greater resilience. When we look at Poland, like it's it spends about half of the EU average on health per capita. But there are two things that are shown in this slide. First, the bar is showing the spending in terms of measured in terms of euros adjusted for purchasing power parity, so for the standard of living in each country per capita. So that's the bar, and it's also breaking down the public and private spending in two pieces. And then the circle is showing the health spending share of GDP. So this refers to the right end scale. And the data, these data, as I mentioned, is a bit older, like it's for 2017, but it hasn't changed that much, like at least before the crisis. So as I was saying, the health spending in Poland is much lower than the EU average, and then much, much, much lower, like it's only about a third on a per capita basis than the countries that spend the most on health in Europe, like Norway and Germany, like the countries on the left side of this graph. Next slide. The low spending is also reflected by lower people working in the health sector, and this slide is looking at the number, is comparing the number of doctors and nurses per capita across all EU countries in four quadrants. So like in Poland, like I guess this will be of no surprise to you, like that is standing out in like it's in the bottom left corner, and it's standing out as a country that has among the lowest number of doctors and lowest number of nurses across all EU countries. And obviously this matters a great deal, like both in normal circumstances, like the supply of doctors and nurses that you have, but even more so when in exceptional circumstances, like is the case now, to deal with a surge in demand for care due to the COVID-19 pandemic. Next slide. So all countries we've documented also, next slide, please. We've documented also the effort in virtually all countries, like regardless of whether like countries had low numbers of doctors and nurses to start with, or whether they had high numbers, like many countries took different measures to increase the supply of health workers to respond to the peak in demand. This relates to the actions that were taken during the first wave, so during the spring, during last spring. One of the most popular action that was taken to increase like the number of people to respond to the crisis was to mobilize students in medicine and in nursing education programs to help out in some ways to respond to the surge in demand. Many countries like also took action to try to recruit back some of the inactive or retired doctors and nurses to uh,
to help the current staff. Then there were also in some countries, but not in your countries, also like efforts to try to mobilize some foreign health workers, or some countries already had like a official reserve list, like people who had signed in already to be mobilized. And then there was also another important action that was taken in many countries during the first wave, which was to have health workers move to places, reallocate health workers to places that were within the countries that were more badly hit. But in several countries now, the pandemic is affecting virtually all areas in the country. So this lever like is not really at the disposal to help out. Next slide, and this is my concluding slide. So I've tried to wrap it up here, like some of the main messages that I wanted to share with you this morning. So resilience of health systems is it can be defined as the ability to anticipate and to absorb and recover from and adapt to different threats or shocks. Now it's a pandemic, but the systems also have to be prepared to deal with other possible shocks. Or so the new wave of the COVID pandemic is hitting nearly all of Europe. Without effective control of the pandemic, it will not be possible to have to come back to normal activities and to come back also to normal economic activities. Some countries like provide examples. Some countries in Europe and in Asia Pacific also provide some useful examples of being better able to control the pandemic through a range of measures. Like there's no magic bullet, there's no magic solution to deal with the current pandemic. Then the performance of health systems, like in terms of resilience, access, and quality, needs to be assessed in light of the resources allocated to health. And for the system that have less resources, like is the case in Poland, obviously it's a more of a challenge to achieve all these objectives. And then the current crisis also highlight the needs to create additional reserve capacity to be able to respond quickly to new demand. Thank you very much for your attention. Thank you very much. I mean all participants of this conference are happy to have the opportunity to listen to your presentations. Thank you. A teraz chciałabym przekazać głos panu doktorowi Jakubowi Gierczyńskiemu, żeby opowiedział dokładniej o indeksach Future-Proofing Healthcare. Bardzo proszę. Nie ma głosu. Nie słychać, głos masz chyba wyłączony. Witam Państwa bardzo serdecznie. Poproszę o moją prezentację. Postaram się skrócić troszeczkę prezentację z 10 minut do 8, jeżeli mi się uda. Indeksy zrównoważonego rozwoju, proszę Państwa, no znakomite wprowadzenie do mojego wykładu zrobił poprzedni wykładowca. Proszę uprzejmie następny slajd. Proszę następny slajd, proszę Państwa, bo dobrze, jeszcze wcześniej. Tak jest. Proszę Państwa, OECD to jest szersza organizacja. My koncentrujemy się głównie na Unii Europejskiej. Oczywiście mówimy w kontekście Europy, ale podstawowym założeniem, które przyjęto przy indeksach zrównoważonego rozwoju, to jest to, że wszyscy obywatele Unii Europejskiej powinni mieć równy dostęp do opieki zdrowotnej. A więc porównania, które dokonywane są w indeksach, są porównaniami według tych samych parametrów i mierników. O indeksach już mówił pan prezes Janicki, dlaczego one powstały, i myślę, że ideą, którą kierowali się inicjatorzy indeksów, to jest to, aby obejmować wszystkie aktualne opublikowane dane porównaniami dla tych krajów, które są w indeksach. No i przede wszystkim tu są dane właśnie OECD, które dzisiaj zostały zaprezentowane, ale również dane Eurostatu, Banku Światowego oraz wszystkich innych instytucji, które publikują regularne dane.
I dlaczego stosujemy te indeksy i powinniśmy je stosować? No, są one przede wszystkim wiarygodnym i aktualnym źródłem. One są bardzo aktualne. Możemy porównywać sytuację praktycznie aktualną w poszczególnych krajach do dyskusji nad kształtem zrównoważonych systemów ochrony zdrowia w oparciu o najlepsze wzorce i rozwiązania z poszczególnych krajów. A więc przede wszystkim kierujemy się najlepszymi rozwiązaniami, staramy się je implementować w naszym kraju lub w innych krajach, które nie radzą sobie może tak dobrze jak liderzy. Proszę Państwa, w tej chwili mamy opublikowane 4 indeksy. W 2018 roku przeprowadzony pierwszy indeks zrównoważonego rozwoju systemów ochrony zdrowia i indeks raka piersi. W 2019 roku drugi indeks zrównoważonego rozwoju systemów ochrony zdrowia i indeks stwardnienia rozsianego, a w tym roku będzie opublikowany następny z indeksów, indeks medycyny personalizowanej. Poproszę następny. Proszę Państwa, to co warto pokazać, to jest to, że o czym mówił mój poprzednik, to jest to, że miejsce krajów w indeksach, jakie zajmuje, jest pochodną finansowania i organizacji systemu ochrony zdrowia. Więc nie jesteśmy zaskoczeni, że Polska zajęła w tym indeksie zrównoważonego rozwoju systemów ochrony zdrowia 23 miejsce na 30 krajów, zdobywając 43 punkty. No i najwyższy wynik w tym parametrze jakości Polska zdobyła 18 miejsce, czyli innymi słowy, jeżeli już otrzymujemy świadczenia zdrowotne, to one są wysokiej jakości. Natomiast no to, co nie zaskakuje nas zupełnie, to jest najniższy wynik w parametrze dostęp do leczenia. Poproszę następny slajd. I proszę Państwa, według mnie unikalną cechą i chyba najmocniejszą stroną indeksu zrównoważonego rozwoju są mapy termiczne. Mapy termiczne, które są tutaj nowością w tym indeksie i myślę, że dla Państwa oglądających ten slajd, patrząc na zieloną strefę liderów poprzez zmieniającą się żółty, pomarańczowy strefę krajów o średnich wynikach i strefę zaznaczoną na czerwono, pomarańczowo krajów, które osiągnęły najsłabsze wyniki, możemy sobie porównywać właśnie w określonych parametrach i miernikach poszczególne kraje pomiędzy sobą. I to, co chciałbym zauważyć, to co pokazałem wcześniej, 23 miejsce Polski, to jest ranking na samej górze i potem jest dostęp do opieki zdrowotnej, widzimy 27 miejsce, stan zdrowia populacji 23 miejsce, innowacyjność 19, jakość 18 i żywotność czy też wydolność systemu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych 25 miejsce. Razem 43 punkty i proszę zauważyć, nasi sąsiedzi południowi, Słowacja, Czechy i Słowenia wyprzedziły nas i tak wyprzedzają nas w każdym indeksie i to, co powiedział mój przedmówca, przypomnę, Polska przeznacza na głowę obywatela według najnowszego Health at a Glance 1500 euro PPP, średnia EU to jest 2600, a więc połowę mniej. Proszę też wziąć pod uwagę, że Czesi, którzy nas wyprzedzają, przeznaczają 2300, a więc 1000 euro PPP więcej na głowę mieszkańca. I dlatego też Czesi przy również dobrej organizacji systemu ochrony zdrowia wyprzedzają nas w większości indeksów. Proszę następny slajd. Proszę Państwa, dlatego też sformułowaliśmy rekomendacje, które były również przedstawiane przez zwycięzców dzisiejszego konkursu. Bardzo się cieszymy, że te rekomendacje są propagowane, ponieważ my zdecydowanie zalecamy wzrost finansowania. Polska Grupa Ekspertów, która analizowała te indeksy, zaleca wzrost finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce w ciągu 4 lat do poziomu średniej krajów zrzeszonych w OECD, wynoszącej 8,8% PKB, wzrost udziału kadr z sektora ochrony zdrowia i opieki społecznej do średniej OECD wynoszącej 10% zatrudnionych ogółem w ciągu 4 lat, no i kontynuacji inwestycji w cyfryzację jako podstawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. A więc jeszcze raz wracam, proszę Państwa, finansowanie adekwatne to średnie, dobre średnie finansowanie europejskie plus organizacja systemu ochrony zdrowia to jest gwarant, abyśmy w tych rankingach zajmowali wyższe miejsce. Proszę następny slajd.
I proszę Państwa, króciutko jeszcze o tych dwóch pozostałych indeksach, bo myślę, że one są bardzo ciekawe, pokazując też postęp, który dokonuje się w Polsce, pomimo niezbyt dobrze działającego systemu ochrony zdrowia ogółem. Ponieważ w indeksie raka piersi Polska zajęła wyższe miejsce, 21 miejsce na 28 krajów, gdzie najwyżej oceniono dostęp do opieki paliatywnej, a najniższe wyniki otrzymano w parametrach doświadczenie pacjenta, 22 miejsce, wyniki leczenia i przeżywalność, 24 miejsce i dostęp do leczenia, 24 miejsce. Proszę o mapę termiczną. Proszę Państwa, na tej mapie termicznej widzimy, że Polska znowu jest wyprzedzona przez Słowację, Czechy i Słowenię. Tutaj przede wszystkim znowu mamy niższą punktację, jeżeli chodzi o dostęp do leczenia. Dostęp do leczenia w formule modelu opieki ochrony zdrowia, ponieważ dostęp do leków znacząco się bardziej poprawił w Polsce przez ostatnie lata, natomiast ciągle oczekujemy na bardziej kompleksowe podejście do leczenia raka piersi i szybszą diagnozę, szybsze leczenie pacjentek. Proszę następny slajd. I to jest slajd, proszę Państwa, który pokazuje, że w tym systemie, który niezbyt dobrze działa, nie jest dofinansowany właściwie, są braki kadrowe, możemy osiągać sukcesy. Takim sukcesem polski panel ekspertów nazwał 17 miejsce na 30 krajów w rankingu w indeksie stwardnienia rozsianego. Proszę Państwa, najlepszy wynik Polska osiągnęła w diagnostyce i wynikach leczenia, 11 miejsce, najniższe wsparcie pacjentów i zarządzanie leczeniem, czyli znowu koordynacja, informatyzacja, przebieg, przepływ danych, tutaj Polska ma najsłabsze zawsze wyniki. Proszę następny slajd. I ta mapa termiczna znowu pokazuje, że Polska wprawdzie awansowała tutaj na 17 miejsce i tak jak już widzimy na tym slajdzie, 11 miejsce diagnostyka i wyniki leczenia, natomiast dalej wyprzedzają nas te kraje, do których się powinniśmy bezpośrednio porównywać, czyli Czesi 12 miejsce, Słowenia 16 miejsce. I proszę zauważyć, że ci liderzy, którzy wygrywali indeksy zrównoważonego rozwoju, wygrywają również te indeksy narządowe. Innymi słowy, ranking w poszczególnych chorobach, które są porównywane, ich model opieki pomiędzy krajami jest pochodną tego wyniku w całościowych indeksach, które pokazują, że adekwatne finansowanie, adekwatne kadry i lepsza organizacja systemu ochrony zdrowia, przede wszystkim jego informatyzacja, to są gwaranty sukcesu i gwaranty wysokiego miejsca w punktacji. Proszę następny slajd. Proszę następny slajd. Tutaj proszę Państwa, możecie Państwo na stronie internetowej znaleźć wszystkie informacje na temat tych indeksów, również raporty, które zostały opublikowane w Polsce. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze króciutko dodam, że te wszystkie raporty są dostępne zarówno na naszej platformie Hopin w tej strefie Expo Buff wystawienniczej, ale także na stronie ekonomiazdrowia.pl, gdzie mamy ambicje właśnie zbierać wszystkie ciekawe publikacje, analizy dotyczące tego obszaru. Także zapraszamy do przesyłania, do współpracy. A teraz zapraszamy na kolejny panel, gdzie porozmawiamy tak naprawdę o tym, jak wiarygodnie ocenić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Moderatorem będzie pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztofszek, która jest również w Radzie Naukowej Innowo. Także wrócimy do Państwa jak najszybciej się da, mamy chwilę opóźnienia, jak tylko zdołamy się połączyć ze wszystkimi panelistami. Także już za chwilę zapraszam na panel na temat wskaźników, indeksów i benchmarkingu. Zapraszamy.